Jak podsumowujesz te dwudniowe konfrontacje polsko-amerykańskie, czyli młode kino polskie i amerykańskie? Najważniejsze jest to, że doszło do tej konfrontacji. Wydaje mi się, że to było bardzo potrzebne. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa. Przynajmniej tak jak obserwowałem ludzi na sali, bo to przecież nie były te konfrontacje dla mnie, one nie były dla festiwalu, one były dla tych ludzi, którzy tam przyszli. Z jednej strony przyszli tam filmowcy polscy, reprezentanci producentów, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, reżyserzy, scenarzyści, a z drugiej strony przyszli filmowcy amerykańscy. My żyjemy we własnym jakby świadku, prawda? Żyjemy we własnym na własnej filmowej planecie i oni żyją na trochę innej filmowej planecie. I teraz najważniejsze jest to, żeby zbudować pomost między tymi planetami albo żeby się wymienić informacjami, prawda? I tak jak ja obserwowałem to, to jest tak, że my tak naprawdę o produkcji filmowej w Stanach Zjednoczonych nie wiemy dużo, nie znamy wszystkich szczegółów, a filmowcy amerykańscy nie wiedzą tego, co się dzieje u nas. Byliśmy filmowców filmu Redland, Magdalenę Zyzak, polską producentkę z Los Angeles i Aziela Nortona, reżysera, no, którzy nakręcili swój pierwszy film w Los Angeles za sumę miliona dolarów. I to jest niezwykłe, bo gdy padła ta suma, to natychmiast padła stadia riposta, ale film za milion dolarów, za 3 miliony złotych, to nie jest produkcja niezależna. To jest produkcja, normalna produkcja budżetowa. I tuż doszło do tej wielkiej pierwszej konfrontacji. Aziel mówi, nie, u nas produkcje wielkobudżetowe to jest 400 milionów dolarów Avatar. Milion dolarów to jest suma, za którą kręcą tacy jak ja, reżyserzy niezależni. Bardzo ciekawe. Myślę, że to był taki początek tej dyskusji, jak zawsze wszystko wyszło od pieniędzy. Jak zawsze wszystko wyszło od pieniędzy, ale skończyło się na sztuce, na pytaniach o scenariusz, o ilość dni zdjęciowych, o ekipy, o aktorów. Także stanęło na takich już szczegółowych pytaniach. Ja myślę, że takie rozmowy są bardzo potrzebne. Po to, żebyśmy się nawzajem czegoś od siebie nauczyli, czegoś dowiedzieli, bo to jest tak, że i my skorzystamy z doświadczenia amerykańskiego, a Amerykanie mogą skorzystać z doświadczenia polskiego. Przecież w Ameryce nie ma dotacji na filmy. To jest jakby pomysł europejski. Amerykanie mówili, u nas szkołę filmową się kończy po to, żeby poznać warsztat, poznać te arkana branży, ale nie po to, żeby dostać opiekuna. Tutaj po zakończeniu szkoły filmowej wracasz tam, skąd przyszedłeś, mówili, czyli wracasz może na bruk, to jest zbyt mocno powiedziane, wraca się na chodnik przed szkołą filmową, trzeba samemu szukać funduszy, szukać ludzi. Oczywiście, jeśli tam się osiągnie sukces, tak jak osiągnęli sukces twórcy filmu Redland, nominacja do Independent Spirit Award, natychmiast potem jest od razu skok, jakby skok na kolejny poziom. Teraz oni rozmawiają na przykład z agentem aktora Christiana Bale, prawda? No, który z polskich filmowców od razu może uderzyć do gwiazdy rzędu Christiana Bale ze swoim drugim filmem. Także tam rzeczywiście ta ścieżka kariery jest bardzo szybka. Jeśli komuś się uda, to ten ekspres taki nadświetny rzeczywiście rusza od razu błyskawicznie. Natomiast rzeczywiście jest trudno. Pierwszy film jest trudno nakręcić. Oni mówili też o tym, co się zmieniło po kryzysie finansowym, kiedy rzeczywiście bardzo w tej chwili są w Ameryce ograniczone środki prywatne na kino niezależne. Dawniej nawet wielkie wytwórnie miały swoje przedstawicielstwa, które zajmowały się produkcją niezależną. Dzisiaj okazuje się, że tak nie jest, że trzeba sobie radzić samemu. Jest problem też z dystrybucją, z marketingiem. Tak naprawdę gro tych środków, które są na rynku, pochłaniają te wielkie produkcje, które będą kosztować po 200, 300, 400 milionów dolarów. Konkluzja jest taka, że być może trochę w Europie, w Polsce młodemu twórcy nawet może być łatwiej zacząć. Ma dużo pomocy. Natomiast rzeczywiście, no wiadomo, sky is the limit, to Hollywood jest tą fabryką snów, więc tam rzeczywiście można zajść bardzo, bardzo wysoko. Także mam nadzieję, że na kolejnych festiwalach ta dyskusja będzie kontynuowana.